Witam wszystkich bardzo serdecznie. Za mikrofonem jest Shiguroya, specjalnie dla Pałacu Hatów. Zapraszam Was do wysłuchania. Holokaust Sithów. Najgorsza rzecz, jaką zrobili Jedi. Jedi byli uważani przez wielu za członków sił pokojowych, którzy starali się chronić galaktykę od wszelkiego zła. Jednak niestety w ich historii bywały momenty, które mogą zmienić stereotypowe postrzeganie Jedi. Warto zaznaczyć, że kiedy mówimy Sith, nie mówimy wyłącznie o zakonie Sithów. Nie mówimy także o tych, którzy nosili tytuły lordów czy imperatorów. Mówimy tutaj o całym gatunku Sithów, który składał się z miliardów niewinnych istot. A więc co skłoniło Jedi do popełnienia tak haniebnego czynu? Zaczęło się od wielkiej wojny nadprzestrzennej. Był to pierwszy konflikt pomiędzy Republiką Galaktyczną a Starym Imperium Sithów. Wojna miała miejsce około 5000 lat przed wojnami klonów. Dawno temu Imperium Sithów zostało w pewien sposób stworzone przez Jedi, którzy sami wygnali grupę, którą uważali za zbyt niebezpieczną. Wygnani byli znani jako Mroczni Jedi, którzy podczas swojego wygnania natknęli się na ojczystą planetę Sithów, Korriban. Owi Mroczni Jedi nawiązali kontakt z tymi czerwonoskórymi ludźmi i zauważyli, że są silnie związani z mocą, a szczególnie z ciemną stroną. Tak więc Mroczni Jedi połączyli swoją wiedzę o mocy z magią Sithów praktykowaną przez nich, aby zdobyć silne, nienaturalne zdolności, które stałyby się podstawą przyszłych lordów Sithów. Minęło wiele lat, a pierwotni Jedi, którzy przybyli na Korriban, wymarli, pozostawiając jedynie swoją wiedzę Sithom, którzy wykorzystali ją do zbudowania Imperium w ich odizolowanym zakątku galaktyki. Pewnego dnia para republikańskich badaczy kosmosu przypadkowo wylądowała na Korribanie i nawiązała kontakt z Sithami. Zostali natychmiast uwięzieni, ponieważ Sithowie wierzyli, że są oni szpiegami rządu, który przygotował się do ataku. Ta paranoja Sithów najpewniej wywodzi się z przeszłości, kiedy to nieskończone imperium rządzone przez Rakata próbowało najechać Korriban, początkowo pojawiając się jako przyjaciela, później jako wrogowie. Historyczny atak Rakatanów zniszczył Korriban, więc Sithowie tym razem woleli nie ryzykować. Prawdopodobnie mając nadzieję, że nie padną ofiarą kolejnego niespodziewanego ataku, a także chcąc rozszerzyć swoje imperium i podbić nowe światy, Imperium Sithów zlokalizowało Republikę Galaktyczną i zaatakowało kilka z jej najważniejszych planet, w tym Coruscant. W ten oto sposób rozpoczęła się wielka wojna nadprzestrzenna. Imperium Sithów szybko zyskało w wojnie, ale ostatecznie przegrało, gdy doszło do walk wewnętrznych w jego własnych granicach. Ta wewnętrzna walka w Imperium Sithów szybko pozwoliła Republice na kontratak i skuteczną walkę z Sithami na ich własnym terytorium oraz uniemożliwiła im dalsze ofensywne ataki na światy Republiki. Innymi słowy, Sithowie nie stanowili już zagrożenia dla Republiki. Jednak niektórzy w Republice uważali, że to nie wystarczy i już raz pokonane Imperium Sithów musiało zostać ukarane jeszcze bardziej za rozpoczęcie prawdopodobnie najbardziej niszczycielskiej wojny, jaką Republika stoczyła w tamtym momencie swojej historii. Tak więc najwyższy kanclerz o imieniu Pultimo wydał rozkaz popełnienia ludobójstwa na wszystkich światach w granicach Imperium Sithów. Obejmowało to wyniszczenie całego gatunku Sithów wraz ze wszystkimi innymi, którzy akurat żyli w granicach Imperium. Jedi wypełnili ten rozkaz i stali na czele ludobójstwa wraz z siłami Republiki. Jedi prawdopodobnie uważali, że ciemna strona osadzona w gatunku Sithów jest zbyt niebezpieczna, by pozostawić ją przy życiu. Natomiast zabicie ich wszystkich automatycznie wyeliminowałoby zagrożenie podobnego ataku. W rezultacie wymordowano miliardy bezbronnych istot. Wydarzenie to stało się znane jako Holokaust Sithów w historii galaktyki i uznano je za jeden z największych błędów, jakie kiedykolwiek popełnili Jedi przez późniejszych członków zakonu. Jednakże warto wspomnieć, że owe ludobójstwa nie zakończyły się sukcesem, ponieważ kilka grup Sithów i innych ludzi, którzy byli wśród nich, przeżyło i uciekło w niezbadany kosmos. Pozostawali tam ukryci przed Republiką. Ci, którzy przeżyli, spędzili kolejne 13 stuleci na nowego imperium pod przywódcą cesarza Sithów o imieniu Vishje, który przygotował swój lud do srogiej zemsty na wszystkich tych, którzy mordowali ich przodków. Kiedy nadszedł czas, Sithowie powrócili do galaktyki i odzyskali utracony świat Korriban, rozpoczęli wojnę z Republiką i splądrowali świątynię Jedi. Sithowie ponownie stali się siłą, której należy się obawiać, ponieważ zmusili Starą Republikę do podporządkowania się ich żądaniom poprzez traktat z Coruscant, który pozwolił Sithom kontrolować połowę znanej galaktyki z najwyższą władzą. Jeśli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj nasz kanał oraz kliknij dzwoneczek. Nie zapomnij również zostawić komentarza.
Specjalnie dla Pałacu Hatów czytała Shiguroya. Cześć i niech moc będzie z Wami.